Cześć, witajcie bardzo serdecznie na moim kanale, witajcie w kolejnym filmie oraz witajcie w mojej kuchni. Miło mi, że tutaj jesteście. Przyszła pora, aby reaktywować serię, którą rozpoczęłam rok temu, a mianowicie chodzi mi tutaj o kącik kulinarny. I nagrałam już dwa odcinki z tej serii, gdzie pokazywałam wam dwa dania, które uwielbiamy, czyli w sumie były cztery posiłki. Była tam lasagna, była tarta szpinakowa, chicken chow mein i coś jeszcze wyleciało mi z głowy, ale podlinkuję wam te przepisy na dole, bo u nas świetnie się sprawdzają i cały czas je wykorzystujemy u siebie w kuchni. A dzisiaj pora na coś lżejszego, z racji tego, że staram się dbać o siebie, o swoją sylwetkę, dużo trenuję, możecie zobaczyć to we vlogach, to przyszła pora, aby troszeczkę ograniczyć te kalorie, albo może troszeczkę inaczej, aby jeść zdrowe kalorie, mniej sera, mniej makaronów, i dlatego pokażę wam dzisiaj dwa dania, które genialnie się u nas sprawdzają i chcę wam serdecznie je polecić. Gwarantuję wam, że jeśli wypróbujecie, to będziecie zadowoleni, zachwyceni i na pewno te dania wylądują na waszych talerzach na co dzień. I będziemy wspólnie robić sałatkę z kurczakiem i awokado. To będzie pierwsze danie, a drugie danie to będą warzywa zapiekane z fetą. Bardzo proste, bardzo szybkie, ale przepyszne. Dlatego jeśli jesteście ciekawi, jak to będzie wyglądać i czego potrzebujecie, jak to zrobić, to zapraszam was do oglądania dalej. Zaczynamy! Oto są składniki na naszą sałatkę i ja przygotowuję dwie porcje dla siebie i dla Marcina i będziecie potrzebować dwóch piersi z kurczaka. Ja je przyprawię oregano, ziołami prowansalskimi i solą, a potem będę je wkładać do George'a Foremana, czyli do naszego grilla. Oczywiście można usmażyć mięso na patelni, ale z racji tego, że chcę, aby ta sałatka, to danie było choć troszkę bardziej jeszcze fit, to ja będę sobie grillować to mięso. I mój tip jest taki, że jeśli nie chcecie pobrudzić sobie środka grilla, to warto zaopatrzyć się w papier do pieczenia i włożyć to mięso tutaj pomiędzy papier, więc nic sobie nie wybrudzicie, a cały tłuszcz będzie spływał do tej tacki. Oczywiście mam też termometr, bo ja zawsze sprawdzam, czy mięso jest dobre i mięso musi mieć ponad 75 stopni. Wtedy można je jeść. Ja zawsze staram się, aby miało tak około 80 stopni powyżej. Jeśli chodzi o sos do naszej sałatki, to będziemy potrzebować 150 g jogurtu naturalnego i ząbek czosnku, a bazą będzie miks sałat, awokado, które skropię sokiem z cytryny i potem jak nałożę jeszcze mięso, to posypię wszystko uprażonymi na patelni nasionami dyni oraz posypię serem grana padano, parmezanem. Tyle potrzebujecie, nie tak dużo, ale uwierzcie mi, że sałatka jest przepyszna. Jak widzicie, składniki są super, ogólnodostępne i warto wypróbować. A jeśli jakikolwiek z moich przepisów będziecie robić u siebie w domu, to koniecznie dajcie mi znać, jak wam smakowało i możecie zrobić zdjęcie i oznaczyć mnie na Instagramie. Dobrze, zabieram się do działania. Najpierw to ja ogarnę mięso i wrzucę sobie już na grilla, żeby robiło się, a ja w tym czasie ogarnę sałatę i wszystkie inne składniki. Teraz najbardziej stresująca rzecz. Sprawdźmy, czy to awokado jest dobre. Ta-dam! Nie jest najgorzej. Proszę.
Jak widzicie, jest spoko, mięso ma ponad 85 stopni. Grillowało się przez 20 minut. Jeszcze sprawdzę ten kawałek. Ale będzie ok. Tak. No, dobrze. To teraz włożę je, nałożę je na deskę. Niech chwilę odsapnie. Przestygnie, bo za chwilę będziemy je kroić na kawałki. A w tym czasie ułożę wszystko na talerz. Jeszcze Wam pokażę, jak wygląda grill w środku po użyciu papieru do pieczenia. Jak widzicie, jest czyściutki. Jedyne, co trzeba tak naprawdę wyczyścić, to jest ta podkładka na tłuszcz, ale w ogóle jestem w szoku, ile tego tutaj było. Więc szybko wyleję ten tłuszcz i można tę podkładkę mieć w zmywarce. Nic się z nią nie dzieje. Więc naprawdę, George'a Formana Wam polecam. Grill jest świetny. A mięsko wygląda w ten sposób. Pozostało nam wszystko złożyć. Pokroję kurczaka na kawałeczki. I on wychodzi taki soczysty. Naprawdę jest spoko. Pięknie pachnie. Najpierw sałata. Serdecznie Wam polecam ten przepis. Podanie jest naprawdę przepyszne, robi się bardzo szybko. Tak jak mówiłam, jest zdrowe, fajne. A wiecie, że ostatnio ja sałatki wszelkie uwielbiam, więc jeśli macie jakieś swoje ulubione, sprawdzone przepisy, to koniecznie dajcie znać w komentarzu, chętnie coś wypróbuję. Na to idzie awokado. Na to idzie nasz kurczak. Nasz sosik. Teraz serek parmezan. Spójrzcie na to. Ja lubię, jak coś mi chrupie, więc posypiemy jeszcze pustkami dyni, wcześniej uprażonymi. No zobaczcie, no po prostu to jest mistrzostwo. Tak, dobre. Voilà! Smacznego. Jeśli spróbujecie, to koniecznie dajcie znać, jak Wam smakowało i pamiętajcie o kciuka w górę. Będę wiedziała, że ta seria Wam się podoba i chętnie zobaczycie jakieś inne potrawy, które przyrządzam u nas w domu. Ale teraz już się nie rozgaduję, bo mam ogromną ochotę, by to zjeść. Za chwilę widzimy się przy drugim daniu, a teraz idziemy szamać. Dobrze, moi drodzy, przechodzimy do drugiego wspomnianego przeze mnie na początku filmu dania. Będziemy robić warzywa zapiekane z fetą i już Wam pokazuję, co będziemy potrzebować. Otóż przede wszystkim warzywa, czyli bakłażan, dwie cukinie, dwie papryki, ja mam tutaj czerwoną i pomarańczową, ale możecie również użyć żółtej, dwóch czerwonych, dwóch pomarańczowych, cokolwiek chcecie, trzy ząbki czosnku, oliwki, ja mam tutaj zielone oliwki. Potrzebujecie ser feta, oczywiście. Tymianek, dużo tymianku. I oliwę z oliwek. Jak widzicie, składniki bardzo proste, dostępne wszędzie. I co na początku zrobię? Na początku umyję te warzywa i pokroję je w takie cienkie plastry. Nie w plastry, w słupki. Słupki. I będę te wszystkie pokrojone warzywa mieszać w misce z dodatkiem oliwy z oliwek i tymiankiem, więc zaczynajmy.
W międzyczasie włączam piekarnik, nastawiam go na 200 stopni. Niech się tutaj wszystko ładnie grzeje. I wracam do krojenia papryki. I za chwilę będę jeszcze kroić oliwki. Okroiłam już wszystkie warzywa, więc teraz dodaję tymianek. Nie żałuję go sobie tutaj. Spokojnie z pół paczki. I zalewam wszystko oliwą z oliwek. Dodam jeszcze trochę tymianku. I to wszystko mieszam. A za chwilę rozłożę to do naczynia żaroodpornego. I po to właśnie mam rękawiczki na dłoniach. Super. Wiecie, jak to pięknie pachnie? Wrzucam całość do piekarnika. Na 15 minut. To będzie się piec dużo dłużej, ale najpierw na początek niech będzie 16. O, zamykamy. W międzyczasie fetę pokroję w kostkę. Łącznie warzywa siedziały już 25 minut w piekarniku, więc pora je troszeczkę przemieszać. I na to wrzucam teraz ser feta. I to wszystko idzie do piekarnika na kolejne 15 minut. Jeszcze raz całość mieszam. I tutaj już ser pomału zaczyna się jakby rozpuszczać. Fajnie miesza się z warzywami, łączy się, przez co te warzywa smakują troszeczkę lepiej. Ale naprawdę to jest pyszne, pyszka. Mimo, że nie wygląda jakoś super. I wkładam tę zapiekankę na ostatnie 15 minut. Wyjmujemy nasze danie, muszę przyznać, że pachnie obłędnie. Przepięknie. Nie wiem, czy wy lubicie zapach czosnku, ale ja lubię bardzo. Super, warzywa były miękkie. Ser się po części tak jakby rozpłynął. No, powiem wam, że wygląda to naprawdę, naprawdę dobrze. Ja wiem, że to nie prezentuje się jak dania w restauracji z gwiazdkami Michelin. Ale niemniej jednak, wierzcie mi na słowo, to jest przepyszne. Zobaczcie, tak to się prezentuje z bliska. Wszystkie warzywa są miękkie. Ser je oblepił, więc naprawdę spoko. Feta tutaj działa cuda. Pachnie cudownie. Nakładam i zróbmy szybko test smaku. Powiem wam, że to danie idealnie sprawdzi się na kolację, na lunch. My często robimy sobie to na obiad, więc spoko, dla dwóch osób jest jak najbardziej ok. Jest gorące, wygląda to tak. To jest idealne. Naprawdę. Warzywa są miękkie, ale nie są takie rozmemłane. Ten ser dodał troszkę takich słonych smaków, ale też to nie jest za słone, bo nie soliłam warzyw w ogóle. Tymianek, oliwa z oliwek. Dobrze wyczuwalne są również oliwki, papryka. Genialne, genialne danie. Sama sobie daję okejkę. Kolację mam zrobioną, więc uciekam, a wam życzę miłego dnia. Mam nadzieję, że ten odcinek wam się podobał, że wrócimy do tej serii, może ją wskrzesimy. Dajcie koniecznie znać, co o tym myślicie, czy chcielibyście zobaczyć kolejne potrawy.
jakieś dwa pomysły na coś, nie wiem, na lunch, na śniadanie, na kolację, no napiszcie w komentarzach, czy chcielibyście jeszcze coś takiego u mnie zobaczyć. Jeśli wam się podobało, to koniecznie też zostawcie kciuka w górę i napiszcie mi, jakie wy uwielbiacie sałatki, bo ostatnio świruję, jeśli chodzi o ten temat i chętnie bym wypróbowała jakichś nowych smaków, a ja w tym momencie się z wami żegnam, dziękuję serdecznie za oglądanie. Widzimy się już niedługo w kolejnym filmie na moim kanale. Uważajcie na siebie, miłego dnia. Na razie. Pa!